Cześć! Dzisiaj słuchamy piosenki, która wygrała hiszpański festiwal Benidorm. Zobaczmy, czy zwyciężczyni, świeżo upieczona zwyciężczyni tego wydarzenia, przełamie złą passę Hiszpanii. Super, 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 że Hiszpania zrobiła w tym roku preselekcję, a nie postawiła na wybór wewnętrzny. Myślę, że mieliśmy bardzo fajne 3 wieczory z Benidorm Fest i myślę, że mamy naprawdę fajnego zwycięzcę, ale przekonajmy się o tym już teraz. Pierwsza myśl, dziewczyna jest bardzo podobna z twarzy do Eleni Foureyre. Od razu od początku wiadomo, co to jest za występ i co to za te piosenki. Kolejna tańcząca pani z choreografią. Widać, że to jest jakby pokłosie głodu na Eleni Foureyre, który był w Hiszpanii przez ostatnie 4 lata. Bardzo było oczekiwane takie tego typu występy z Hiszpanii. Nie wiem, czy widzowie nie są przesyceni takimi piosenkami. Na pewno nie fani, którzy zawsze tak takimi piosenkami po prostu szaleją. Czy zwykli widzowie też będą mieli takie podejście? No zobaczymy. No już od początku. Miło, fajnie, tak. Bardzo mi się podoba jej strój, taki nowoczesny, klubowy, jednocześnie z nawiązaniem do tradycji, no bo tutaj takie, tak mi się wydaje przynajmniej, a nawiązanie do toreadorów. Chanel w ogóle była jedną z moich 3 faworytów całego Benidorm Fest. Chyba była na 1. miejscu, na 2. były latnoskie tulie, jak je wszyscy nazywamy, a na 3. miejscu u mnie był Raiden. Także jestem bardzo szczęśliwa, że moja faworytka wygrała, bo to się nie zdarza zbyt często w eurowizyjnym świecie. No nie jest to najlepszy utwór, powiedzmy sobie szczerze. On ma dziwną konstrukcję, bo te zwrotki są dużo bardziej szybsze, dynamiczne. Tam jest bardzo dużo zintensyfikowania słów. To tworzy taką formułę słowotoku wręcz. Super wygląda to wykorzystanie stroboskopu, gdzie jakby wszystko dzieje się w zwolnionym tempie, takie slow-mo. Rewelacja, w ogóle rewelacja, jest przepiękna, energia na scenie jest niesamowita. Refren jest bardzo spowolnia całą jakby dynamikę piosenki i to chyba jest pewna dynamika, która nie do końca mnie przekonuje. Ja wolę, jak piosenki są zbudowane w sposób odwrotny, czyli że ten refren intensyfikuje piosenkę. Nie odbieram tego, że to jest jakiś sposób dynamiczny. Piosenka, która na pewno sprawdzi się w klubach. Myślę, że w radiu też by sobie poradziła. To jest taka jednak piosenka, która dobrze się sprzeda w Europie. Ale w ogóle fajny wokal. Nie jest on jakiś taki bardzo mocny. Nie jest to wokal diwy klasycznej, która zaśpiewa nam balladę. Ale jest on dosyć czysty, dosyć wyrazisty. Także jak dla mnie na taki taneczny utwór to bardzo spoko wokal. Yes, do with the hair, yes baby! Oh, oh, oh. No i ta przerwa taneczna, no to już wiadomo, fani Eurowizji tańczący do tego, także przed telewizorami w maju. Nie jest to nic odkrywczego, wiadomo. Tekst też nie jest jakiś wybitny, ale nie spodziewałem się, że w tym typie muzyki usłyszymy tekst w stylu odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. Nie da się odmówić pani, że pani Chanel, że talent gimnastyczny ma naprawdę dobrze opanowany. Aczkolwiek wydaje mi się, że osiągnięcia sportowe można realizować na zupełnie innej platformie niż Eurowizja. Sex appeal po prostu 100%. Ona się tak niesamowicie rusza. Tutaj też jakby nawiążę do Eleni Foureyre, aczkolwiek te jej ruchy są inne. Coś jest, taki jest inny vibe. Wokalnie uważam, że jest naprawdę, naprawdę dobrze, biorąc pod uwagę na to, ile ona musi się ruszać. Wiadomo, że tutaj te chórki robią dużo, ale no niestety, no taką mamy już Eurowizję, że te chórki z taśmy zostały. Fani będą szaleć, to będzie piosenka, która będzie grana na okrągło w Euroklubie, na wszystkich eurowizyjnych imprezach. Tutaj trochę potrzęsie głową, tutaj potrzęsie pewnymi częściami ciała, no i tak to się toczy. Nie no, ona jest genialna, po prostu ona jest genialna, świetnie, jak ona się rusza w ogóle, wow, wow, wow. I to jeszcze do tego śpiewa, słuchajcie, ona nawet nie ma zadyszki, to jest niesamowite. Chyba Hiszpania wyjdzie z tej swojej tradycyjnej strefy 21-22 miejsca, ale jakim kosztem? Nie będzie to kolejne zwycięstwo Hiszpanii, ale też myślę, że nie będzie dramatu i że to może być najlepszy wynik Hiszpanii
Od kilku lat. No jakby poprzeczka nie jest zawieszona wysoko, ale trzymam kciuki i na pewno piosenka ląduje na mojej playliście i jakby good job Espania. Myślę, że na Eurowizji mieliśmy już wiele razy utwory, które były bardzo dobre, takie bopowe, wiecie, hiciory typu właśnie Fuego, ale wokalistki nie dawały rady wokalnie, a tutaj mamy po prostu pełen pakiet, ona śpiewa, ona tańczy, ona wygląda, ona jeszcze nam, prawda, mrugnie oczkiem do kamery. No ja jestem zauroczona i zachwycona. Wiele razy mieliśmy na Eurowizji takie utwory, które zostały jakby trochę zniszczone na scenie przez to, że wokalistka nie potrafiła utrzymać oddechu, kondycji, bo już w połowie numeru po prostu była kapot na scenie i nie dało się nic zrobić. A tutaj Chanel tańczy, śpiewa, nie ma ani po prostu grama zadyszki nawet pod koniec utworu. Świetnie się rusza, świetnie wygląda, jeszcze puści oczko do kamery. Jest w tym tak swobodna, tak naturalna, także ja myślę, że ona ma wszystkie superstar qualities, które mogą być i bardzo się cieszę, że Hiszpania postawiła właśnie na taką artystkę.